Witajcie, moi drodzy! LEGO Fortnite. Wszystko, co wiemy na ten temat w tym odcinku znajdziecie. Jest też wyszedł trailer, zwiastun zapowiedzi właśnie współpracy LEGO z Fortnite'em. Już 6 lub 7 grudnia będziemy mieli premierę. Ja już się nie mogę doczekać. W ogóle już to jest nawet w samym Fortnite'cie zaszyte. Moi drodzy, popatrzcie, fajnie to wygląda. Większość postaci, które macie w Fortnite'cie, będzie można zdobyć w wersji LEGO. To jest mega kozackie. I sama ta zapowiedź, fajnie wygląda ta piniata. Słuchajcie, ta lama. Fajnie to wygląda, naprawdę. 7 grudzień będziemy mieli premierę. Myślę, że serwery Fortnite'a będą totalnie przeciążone przez to. Co nie ma się co dziwić przecież. Dobrze, tu mamy, słuchajcie, spis wszystkich wiadomości istotnych. Co ciekawe, pamiętajcie o tym, żeby połączyć wasze konto LEGO z Fortnite'em, dzięki czemu dostaniecie bonusową nagrodę w Fortnite'cie, co jest mega kozackie. I zróbcie sobie to przed 7 grudnia. I teraz tak. Zobaczmy tutaj LEGO Uses. Jeśli będziesz chciał mieć własną mapę LEGO, będziesz mieć ograniczenia do 100 tysięcy części. Okej, czyli każdy, kto będzie tworzył mapę LEGO, będzie miał ograniczone to. Ej, ciekawe. Trochę to słabe, ale rozumiem, czemu wprowadzili coś takiego. Prawda? O kurka. Otrzymaliśmy informację, że chwilowo bot... Czyli tutaj można się w LEGO z postacie zmienić, zobaczcie. Patrzcie, fajnie to wygląda. Kapi, dzięki za followka. Siema, Fydzior. Ja cię gwiżdżę. Niektóre skórki będą miały dodane style dopiero w przyszłości, dlatego mają przy sobie taki znaczek. Aha. Kado Thorn. Czyli widzicie, większość tych normalnych skinów będzie zamieniona na LEGO. Tutaj mam przez skórki LEGO i wybór... Okej, patrzcie, tu można też... Wyłączmy sobie to. Patrzcie, ile postaci LEGO. Ej, kozackie to jest. Kado. Świat pierwszego gracza. Stwórz nowy świat. LEGO Fortnite. I możemy, patrzcie, wszystkie światy eksplorować. Likwidacja energii. Jezu, jakie tu są ustawienia. Wrogowie. Głód. Będziemy mieli głód, czyli to będzie taki survival. Ciekawe, czy tu będziemy mieli możliwość budowania, w sensie takich craftowania jak w Minecrafcie. Cześć, Marcel. Możemy ustawiać temperaturę, energię, przyjazne stworzenia, opuszczenie ekwipunku, mieszkańcy. Ej, ciekawe, no fajnie jakby była crafting, nie? I przetrwanie jest tryb gry. Ej, mega! Ja się bardzo... Jakby zrobili kopię Minecrafta w LEGO, to by było mega super. Bym się bardzo cieszył, ale już to zapowiada się mega fajnie. Dodali ikonkę do hashtag Fortnite. Czyli ten dodał chyba. Twitter, nie? Lobby twórców LEGO Fortnite. Wow, nieźle. Jeśli ktoś się dziwi, dlaczego nie mamy nowego LEGO, jest to z powodem weryfikacją. Wow, naprawdę fajnie to wygląda. Nie, jestem pod wrażeniem tego LEGO, naprawdę, jak to fajnie wygląda. Banan, LEGO i te inne postacie. Ej, no kozacko i emotki wszystkie. Marcel, no fajny ten był odcinek, mi się podobał. Nieźle. Patrzcie, tu kolejne. Tu można wszystkie postacie w LEGO wersji. A tu, aha, to było to po prostu tworzenie. Patrzcie, pajączki, jakie będą w tym LEGO. LEGO Minecraft, mówicie o LEGO World? LEGO Minecraft, no, ale fajne pajączki będą. Nieźle. Takie pająki macie w domu? No. Także moi drodzy, na pewno na kanale Brod TV będziemy grali sobie w tego LEGO Fortnite, bo tak jak mówię, jestem wielkim fanem tejże gry.